Dzień dobry Państwu. To jest bardzo trudne pytanie, czy uda nam się rzeczywiście zrealizować inwestycje w zakładanym terminie. Na dzień dzisiejszy mogę zapewnić, że wszystkie prace projektowe, prace związane z uzyskaniem stosownych pozwoleń, mieścimy się w zaplanowanym harmonogramie. Jesteśmy w przededniu złożenia całej dokumentacji na budowę całego terminala, czyli mówimy o pierwszej czy drugiej etapie całości. Chcemy złożyć dokumentację do końca października. Mam nadzieję, że dokumentacja będzie na tyle doskonała, na czym pracujemy i nie będzie żadnych zastrzeżeń formalno-prawnych. Uzyskamy w zakładanym terminie, czyli na początku stycznia, stosowne pozwolenie, na które przystąpimy do inwestycji. Proszę Państwa, to jest ten problem, o którym prezes wspominał, że rzeczywiście spółki infrastrukturalne bardzo dobrze, że należą do inwestycji Skarbu Państwa zarządzane przez Skarb Państwa, to powoduje, że jest większe bezpieczeństwo energetyczne, nie tylko komercji, ale większe bezpieczeństwo i większa inercja i możliwość rozbudowy, niekoniecznie na warunkach stricte rynkowych, chociaż my musimy o tym pamiętać, że każda inwestycja jednak jest obarczona tym ryzykiem. Musimy zadbać o to, żeby była to inwestycja rynkowa. Każda inwestycja infrastrukturalna to jest zwrot miejski kilkanaście, to jest kilkadziesiąt lat stopa zwrotu, tak się to dokłada. Możemy mówić, że to myślę przedsięwzięcia będzie rozpatrywane w krótkiej perspektywie czasowej. Proszę Państwa, myślę, że ten etap, który myśmy wybrali, w ubiegłym roku bardzo ambitnie chcieliśmy podejść do tematu, czyli zbudować rzeczywiście cały terminal roku 2015, tak jak to zakładano poprzednie zarządy. Raczej było to mało możliwe, myśmy zaobserwowali chociażby obfotacje po przetargach, które było dość duże miliony większe niż zakładał nasz budżet. Rozbiciu na dwuetapowość okazało się, że po pierwsze jest niemożliwość skończenia tej części najważniejszej dla nas, dzisiejszej części rodnej, o której za pierwsze chciałbym powiedzieć, i wybudowanie spokojnie tej drugiej części również w zakładanym terminie, czyli 3 lata później. Proszę Państwa, też mówię o części ropnej. My obserwujemy to, co się dzieje na rynku. Obserwujemy, że inwestycja, która jeszcze kilka lat temu wydawała się mało realna, zapowiedziana przez koncerny rosyjskie budowy przepustu do spółki, okazała się inwestycją skończoną i inwestycją, która w tej chwili mocno pracuje. My możemy powiedzieć jedną rzecz. Jeszcze 2 lata temu przesyły miesięczne na rurociągu były 4700 milionów ton, w tej chwili są 300-300. To jest bardzo dobry przepływ. W ubiegłym roku mieliśmy okres 2700-2600. W tej chwili jest to 300 i takie mamy gwarancje do końca okresu. I tutaj właśnie ta rola naftoportu, który w tej chwili jest spółką, którą mamy przyjemność zarządzać, bardzo mocno wzrasta, ale bardzo mocno wzrasta, jeśli chodzi tylko o przeładunki. Brakuje tej części hubowej, tej części, która umożliwi właściwą logistykę rozładunkową. No problem na dzień dzisiejszy mamy w naftoporcie z tym, że niestety przewoźnicy, którzy przewożą ostatkami ropę, to są przewoźnicy w zasadzie indywidualni i dla nich czas jest pojęciem względnym. Jeżeli statek zabukowany jest, trzeba przypłynąć w czwartek, to nie znaczy, że najprawdopodobniej przypłynie w weekend. Dla nas to jest o tyle olbrzymi problem, że w tym momencie musimy uruchamiać dość znaczne siły, środki na rurociągu z Gdańska do Płocka i dalej. No i nie ukrywam, że dla nas to, dla spółki Państwa, to dużo, dużo większy koszt. Wobec tego stworzenie takiego hubu, w którym będzie możliwość rozładunku i we właściwym czasie odprowadzania ropy naftowej do odpowiednich rafinerii będzie dla nas kluczowe. Panie prezesie, a jeżeli patrzymy na ten terminal z punktu widzenia też tego słynnego tranzytu ropy naftowej przez Polskę, to czy tak naprawdę to jest sposób na to, żeby poprawić też przychody Pernu po prostu w związku z tym, że należy się liczyć bardzo mocno i już w zasadzie spadł drastycznie tranzyt ropy rosyjskiej przez Polskę? Nie mówię o tym tranzycie, który jest i o tym przesyle ropy, która jest przeznaczona dla rafinerii niemieckich,
czy też dla rafinerii polskich, bo tutaj akurat ten tranzyt jest bez zagłodzenia, jak rozumiem, póki co to jest najbardziej opłacalna droga dostaw dla też rafinerii wschodnio-niemieckich. Ale mówimy o tym tranzycie, który standardowo był kierowany przez rosyjskie firmy do Gdańska i dalej w świat, czy dalej do Europy. A gdyby na dzień dzisiejszy w tym roku nie mieliśmy w ubiegłym roku minimalnej ilości, w tym roku w ogóle żaden statek jeden, żaden przez nie było przez to tranzytowy, czyli myśmy nie przodowali ropy, jak się to mądrze nazywa, w morzu. Liczymy na to, że takie ceny umowy z firmami traderskimi, że oni wykorzystają nasz terminal do właśnie tego typu tranzytów ropy. Proszę pamiętać, że Gdańsk ma kapitalne położenie. Raz, że jest naftoport, który dzięki decyzjom, chyba wtedy, które w naszym przyjacielu ze wschodu wybudowano w latach 70. na Brakowie drugiej części, że nasz naftoport łącznie z terminalem będzie mógł świadczyć taką usługę jak chociażby słupowanie, czyli wymianę ropy między poszczególnymi partnerami. Takie mamy zapewnienia i takie mamy, nazwijmy to nieładnie, obłożenie, jeśli chodzi o wykorzystanie terminala. Rozumiem.